Od równika. Tak, od równika. I zgodnie z tym założeniem o tych właśnie przyprostokątnych oznacza to, że ta druga przyprostokątna ma tą samą długość. To wynika z tego prawa. A więc w górę, w pionie, że tak powiem, odległość do Słońca musi być taka sama, czyli niecałe 5000 km. W ten sposób da się wyliczyć odległość Ziemi od Słońca. A więc Słońce, jeśli wierzyć temu eksperymentowi, to Słońce znajduje się 5000 km, a nie 150 milionów kilometrów. I styknie, tak. Pod warunkiem, że jest wystarczająco małe. I teraz można, znając tą wysokość Słońca, można też obliczyć średnicę Słońca za pomocą sekstansu. Nie wiem, czy ktoś się zna.